Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie tygodnia. Dzisiaj mamy poniedziałek, 25 marca. Bardzo jest to dobrze zapowiadający się tydzień, ale jeszcze zobaczymy. Czas pokaże. Zeszły tydzień, muszę powiedzieć, trochę był gorący. Związany jest to z Dragon Dogmą. Właściwie teraz mam taki plan, żeby się odnieść na krótko do tego, co tam zostało powiedziane i tak by podsumować te rzeczy. Tam już kilka filmów w tej sprawie zostało nagranych, więc może niewiele więcej zostało do powiedzenia, ale tak, żeby wszystko wyjaśnić do samego końca. Więc... Czy były informacje o mikrotransakcjach w mailach do recenzentów? Niektórzy dostali, niektórzy nie dostali. Komputer Świat w Polsce potwierdził, że Capcom nie wysyłał do polskich recenzentów informacji na temat mikrotransakcji. I teraz, czy w to wierzymy, czy w to nie wierzymy, no to jest kwestia gustu. Jak ktoś nie wierzy, to właściwie niewiele mogę w tej sprawie zrobić. Ale ja nie dostałem informacji o mikrotransakcji. Sprawdzałem to ja, sprawdzał to Borys i Capcom także potwierdził, że tego nie było. Podejrzewam, że to wynika z konieczności tłumaczeń, że zagraniczni recenzenci dostali po prostu oryginalne materiały od Capcomu, natomiast tu polski wydawca musiał przetłumaczyć wszystko i może im się nie chciało, może zapomnieli, może przegapili, może uznali, że to jest nieważne. Nie dostaliśmy tych informacji i tyle. Czy to coś by zmieniło u mnie? Prawdopodobnie bym nie zauważył, nawet jakbym je dostał. Jedyna rzecz, która mnie w materiałach takich dla recenzentów interesuje, to daty i godziny embarga. Tylko to sprawdzam. Tam jest dużo takich informacji też o tym, żeśmy z Borysem rozmawiali. W tych takich materiałach recenzenckich dużo jest pierdół na temat tego, co zostanie poprawione po premierze i mnie to jako potencjalnego recenzenta także nie interesuje, też tego nigdy nie sprawdzam, bo ja recenzuję grę, którą dostałem do ręki, a nie tą, która ona będzie po premierze. Więc pewnie bym nawet nie zauważył, ale na 100% nie dostaliśmy tej informacji i tyle. Zresztą to jest po raz kolejny, mówię, pierwszy raz się zabawiłem w recenzenta od wielu, wielu lat i wybrałem sobie nie do końca dobry temat do recenzowania, ale też muszę przyznać, że nawet kiedy ogrywałem tę grę, nawet jeżeli kiedy o niej opowiadałem, to nie było to w zamierzeniach recenzją. Tak po prostu gdzieś mi strzeliło do głowy, trochę na podstawie rozmowy z Państwem na streamie, że nazwę to recenzją i to był duży błąd. Nie powinienem był tego nazywać recenzją, ale uznałem, że co tam, nic się przecież złego nie stanie. Otóż proszę Państwa, co nieco się stało. Więc tak, to trochę się nauczyłem. Czy to znaczy, że będę robił mniej recenzji albo w ogóle w przyszłości? Nie, wręcz przeciwnie. Powiedziałbym, że mimo tych wszystkich afer, które się tutaj wydarzyły, to trochę, to jest tak... Rzadko, już dawno mi się nie zdarzyło, żeby ludzie byli tak wkurzeni na mnie w internecie i oczywiście to jest przykre i wolałbym tego nie doświadczać na co dzień, ale z drugiej strony trochę krew trochę wrze, trochę ciśnienie podskakuje, człowiek czuje, że żyje, więc myślę, że więcej będę materiałów takich tego typu robił. No jest, to nie chcę Państwa straszyć. Ja uważam, że miło jest pogadać o grze sobie w taki poszerzony sposób i to mi się podobało nawet. Sama zabawa związana z tym. Ale dobra, więc temat mikrotransakcji, mam nadzieję, jest zamknięty. On jest zamknięty dla mnie. 40 FPS-ów kontra 120 FPS-ów. Dlaczego ja nie widzę różnicy między tym i tym? Tak, to jest duży błąd, to przyznaję. Powinienem był to sprawdzać na bieżąco podczas ogrywania gry, powinienem wyświetlać FPS-y i nie opowiadać bzdur. Być może, czy powinienem dostrzegać różnicę między 120 a 40, to zaraz Państwu opowiem. Natomiast tak jak wspomniałem, jak ogrywałem tę grę, w ogóle nie planowałem robić recenzji i raczej to była luźna rozmowa i dlatego nie sprawdziłem tego dokładnie. Teraz będę to sprawdzał dokładnie, jak będę ogrywał grę, to będę miał licznik FPS-ów wyświetlony i będzie wszystko jasne dla mnie. Czy nie odróżniam 40 FPS-ów i 120? To jest, może jestem stary i źle widzę, nie? To już też takie zarzuty się pojawiają, może one są racjonalne. Ale ja od początku, w pierwszym materiale, mówiłem wyraźnie, że jest spadek klatek w mieście i to się zgadzało, natomiast nie sądziłem, że ten spadek klatek jest aż tak drastyczny. Przy czym 40 klatek to tak nie do końca, tam było chyba 47 klatek i to jest najniższy możliwy punkt, jaki udało się osiągnąć, stąd to 40 klatek pozostało. Tam jest zachowany równy odstęp między klatkami, czyli frame pacing. Ta gra jest płynna. U mnie jest ona płynna, nawet jeżeli ten spadek klatek jest, więc nie sądziłem, że on jest aż tak duży. Ale jest. Powinienem był zwrócić na to uwagę, nie zwróciłem, to jest błąd duży i następnym razem mi on się już nie przytrafi. I ile zarobiłem na tej recenzji? Już Państwu opowiadam. Opowieści na temat tego, że Capcom płaci za recenzję, to są bzdury. Gdyby ktoś płacił za recenzję, to dziennikarz, ewentualnie jakiś tam YouTuber, więcej zarobiłby na ujawnieniu tej informacji, bo byłaby afera, niż na samej recenzji. Nie płaci się za recenzję. Są pewnie różne sztuczki, żeby człowieka skłonić do pozytywnej recenzji, ale to nie są takie finansowe rzeczy. No ale oczywiście, jako że wrzuciłem te filmy, one się bardzo oglądają, to się strasznie klika, więc muszę powiedzieć, że jeśli mam być w pełni uczciwy, to między 1000 a 1500 dolarów będzie z wyświetleń tych materiałów, no więc coś tam zarobiłem. Powiedziałbym, że
jest to, jest to, no jest to jakiś czynnik finansowy, nie? I to powiedziałbym, że to jest taki czynnik finansowy, który raczej zachęca do robienia afer, niż do robienia rzetelnych rzeczy, ale od Capcomu nie dostałem ani grosza, więc tak wygląda ta kwestia. No i teraz, czy powinienem przepraszać, czy nie powinienem przepraszać? Jeżeli chodzi o moje opinie na temat gry, to one są moje i one są autentyczne i nie są wymyślone. Czasami mogą się nam podobać kiepskie rzeczy, czasami mogą nam się nie podobać rzeczy uznane powszechnie za dobre. Recenzja jest subiektywna, więc ja podtrzymuję moją opinię na temat gry. Ja się w nią dobrze bawiłem i uważam, że zasługuje na wysoką notę. Może nie 10 na 10, to też taka trochę prowokacja była, ale tak między 8 na 10, 9 na 10, tego bym się trzymał nadal. I muszę powiedzieć, że nie jestem jedynym recenzentem, to sobie jeszcze tak, zamykając ten wątek, rzucimy sobie jeszcze okiem na pewne dane, ale jakbym miał kogoś przeprosić, to bardzo przepraszam moich stałych widzów, którzy muszą po raz kolejny słuchać tego tłumaczenia, a przecież znają mnie od lat i mają jakieś tam do mnie zaufanie i nie sądzę, żeby ta sprawa akurat ich zaufanie podważyła. Najwięcej osób, które się domagają przeprosin w komentarzach, to wydaje mi się, że one nie oczekują przeprosin, tylko raczej krwi, że się krew poleje. No, być może, nie sądzę, krew się raczej nie poleje. Ale tak, moich stałych widzów, wybaczcie, że tak się kręcę wokół tego tematu w kółko. Chciałbym wyjaśnić tę sprawę do końca, chociaż tego się nie da zrobić, jestem tego świadom. Teraz prawdopodobnie zamykam ten temat totalnie, ale chociaż wiem, że mnie Państwo zachęcają do obejrzenia innych materiałów podsumowujących moje materiały, no i nie wiem, taka incepcja oglądająca może być ciekawa, jeszcze sprawdzę to, ale z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o moje dokonania, to chyba temat jest zamknięty i więcej tego poruszał nie będę, chociaż dzisiaj pojawi się wzmianka o Dragon's Dogma, ale to wynika raczej z podsumowania tego tygodnia, więc proszę Państwa, lećmy dalej. Co się wydarzyło w zeszłym tygodniu? Były interesujące premiery. Nie było ich tak dużo, ale było ich więcej niż w tym tygodniu. W tym tygodniu jest bardzo, bardzo skromnie. Ale po pierwsze, Horizon Forbidden West. Tym razem już odpaliłem grę z licznikiem FPS-ów i to, co zobaczyłem, było szokujące. Ta gra chodzi tak dobrze, że to jest niewiarygodne. Wrzuciłem na Twitterze informację. Nie dosyć, że sprawdzałem FPS-y na bieżąco, to wręcz napisałem jeszcze na Twitterze: ej, słuchajcie, ta gra chodzi mi niesamowicie, czy komuś jeszcze chodzi i na jakim sprzęcie? No i dużo ludzi napisało, że faktycznie ta gra chodzi bardzo dobrze. Horizon Forbidden West na premierę jest gotowym produktem, który wygląda niewiarygodnie i który chodzi bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście ja mam sprzęt z wyższej półki, więc zawsze to będzie chodziło u mnie lepiej i są ludzie, którzy nie są zadowoleni pewnie z osiągnięć. Ja testowałem też na handheldzie tę grę i na niskich ustawieniach też chodzi bardzo dobrze i trzyma 60 klatek, więc jest to produkt, na który warto zwrócić uwagę i się okazuje, że ludzie zwracają uwagę. W piku aktualnie 40 tysięcy osób gra w Horizon Forbidden West i jest to tendencja rosnąca, jak widać. Na początku, na premierę, tam 20 parę tysięcy osób grało, no i to wzrosło do 40 tysięcy na przestrzeni paru dni, więc myślę, że dużo osób jest pozytywnie nastawionych do tej gry i ma ochotę się w nią bawić i będzie tego przybywało, zważywszy na to, jakie są opinie na jej temat. Jeżeli chodzi o recenzję Horizon Forbidden West, to wersja PC-towa jeszcze zrecenzowana nie została. Wersja PS5, która jest już od paru lat dostępna, od 2022 roku, 88 ma noty. Ta gra technicznie jest bardzo dobra, tyle tylko, że fabuła to jest dyskusyjna, nie każdemu się podoba i może być to nużące dla kogoś. Więc tak wygląda Horizon Forbidden West, warto rzucić okiem na to. Przynajmniej sprawdzić opinie ludzi na Steamie, odkryją Państwo, że są pozytywne. Lećmy dalej. No, wracając trochę do tego początku, ale to jest takie podsumowanie tego, co się dzieje aktualnie i co się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Aktualnie w Dragon Dogma 2 gra 228 tysięcy osób w piku w weekend, to było w niedzielę wieczorem, jak żeśmy nagrywali podcast z Borysem. Teraz jest wyraźny spadek, no ale wiadomo, że jest poranek, zobaczymy, jak ten spadek będzie wyglądał za jakiś czas. Wydaje mi się, że też jest taka delikatna tendencja rosnąca, mimo tego, że gra spotyka się z bardzo negatywnym przyjęciem w internecie, jest dużo krytyki, o której żeśmy mówili parę razy, no ale myślę, że tam większość graczy się tam specjalnie tym nie przejmuje. To jest jakby potwierdzenie tego, że trochę w naszej bańce się mówi o grach i krytykuje pewne rzeczy, a jak ludzie są zdecydowani na to, żeby kupić, to kupują i grają. 228 tysięcy to jest ogromny sukces, jednocześnie bawiących się graczy, ale mógłby być ten sukces większy, gdyby praktyki zastosowane przez Capcom były uczciwsze.
Więc proszę Państwa, tak to wygląda, zobaczymy. Ja będę zerkał na tą sprawę, nie po to, żeby po raz kolejny gadać o kontrowersjach, tylko żeby sprawdzić, jak się ta gra rozwija i jak nasza krytyka i oburzenie wpływa na to, na nagrywalność gry. Z jednej strony to jest dobra informacja, bo ludzie się po prostu bawią i nie zwracają uwagi na pierdoły, no ale z drugiej strony to jest zła informacja, bo mikrotransakcje jednak powinny się spotykać z negatywnym przyjęciem, a zdaje się, że mało kto zwraca na to uwagę, przynajmniej jeżeli chodzi o ludzi, którzy kupują gry. Jeżeli chodzi o Metacritic, recenzenci dali notę 86, bazując na 62 recenzjach, co jest bardzo wysoką wartością, trzeba przyznać. Natomiast, no więc to jest tak, po raz kolejny mówię, no większość recenzentów zgadza się z moją opinią na temat tej gry. Może nie jest to 10 na 10, no ale wyraźnie między 8 a 9 na 10, więc to by się zgadzało. Jeżeli chodzi o recenzję graczy, na podstawie 449 głosów, 5,8 i tutaj widać już to zdenerwowanie. Przy czym jakby po raz kolejny jedna z ważniejszych rzeczy, ta technikalia, czyli to, że gra po prostu jest źle zoptymalizowana i na wielu sprzętach nie chodzi za dobrze, także nie znalazła swojego odzewu w recenzjach. Niestety, to jest taki pewien problem, że recenzenci testując grę wykorzystują tylko swój sprzęt, który z reguły jest bardzo dobrej jakości. I to jest taki problem, z którym będziemy się mierzyć bardzo długo. Nawet jeżeli redakcje są, które tworzą recenzje i człowiek ma dostęp do iluś tam komputerów, to i tak jest to ilość ograniczona. Więc te technikalia zawsze będą taką dodatkową rzeczą, ale to wydaje mi się, że każdy, w związku z tym, że na Steamie można zwrócić grę po 2 godzinach, to jeżeli u kogoś nie działa to, widać, że jest źle zoptymalizowane, że się wiesza, no to można zwrócić, więc to też jest jakaś tam furtka, żeby się uratować przed tym. Można 2 godziny potestować. Nie wiem, czy to dla kogoś jest pozytywna informacja, ale może jest. Idąc dalej, kolejna premiera zeszłego tygodnia, Alone in the Dark, która cieszy się pozytywnymi opiniami na Steamie, ale gra w nią 1600 osób w piku, więc powiedziałbym, że to nie jest wielki sukces, zwłaszcza, że jest to spadkobierca bardzo znanej marki, bardzo lubianej, ale gracze, którzy sentymentem darzą Alone in the Dark, to już ich, znaczy nadal są, ale już nie grają tak dużo, więc to jest kawał historii. Ja nie miałem okazji testować tej gry, nie miałem okazji jej nawet oglądać na streamach, natomiast jeżeli chodzi o Metacritica, to jest odwrotna sytuacja niż przy Dragon Dogmie. Recenzenci nisko oceniają, 64? No nisko. Powiedzmy, że to nie jest specjalnie wysoka nota, natomiast gracze bardzo lubią. 7,8. Taka się rysuje dziwna tutaj proporcja, że jak gracze oceniają grę wysoko, to nikt z nią nie gra, a jak oceniają ją nisko, to wszyscy w nią grają. To taki powiedziałbym, ale to jest przypadek pewnie, bo Dragon Dogma jest obecnie dużo bardziej znaną marką. Temat premier zeszłego tygodnia mamy zamknięty. Przejdźmy sobie do tego, co się wydarzy w tym tygodniu. A nie wydarzy się zbyt wiele. To jest wyjątkowo spokojny tydzień. Zamykamy marzec w zasadzie tylko kilkoma premierami. Falconeer Chronicles Bulwark to jest gra, która wygląda pięknie. Ja mam do niej dostęp, ale jeszcze nie miałem okazji jej potestować. Właściwie z tego, co wiem, to jestem jedynym medium w Polsce, które ma dostęp do tej gry i jeszcze nie testuję. No nie wyrabiam się niestety. Tam jeden z moich widzów pracuje w studiu, więc jedyne, co mogę Państwu powiedzieć, to proszę rzucić okiem na tę produkcję, bo ona wygląda przepięknie. Zapowiada się bardzo interesująca gra. Zobaczymy, czy gracze się nią zainteresują również. No mam nadzieję, że tak. Kibicuję, trzymam kciuki. To jest kontynuacja innej gry Falconeer, która się wydarzyła w przeszłości, ale inna była wtedy, to była inna zupełnie rozgrywka niż to, z czym będziemy mieli do czynienia tutaj. To bardziej ma przypominać City Buildera, a poprzednia gra była takim, chyba się latało na ptaszkach, albo przy użyciu ptaszków. Strategiczny City Builder fantasy, za którym stoi Thomas Sala, twórca The Falconeer. W Bulwark chyba się wymawia, nie? Falconeer Chronicles naszym zadaniem jest wznoszenie miast na skalistych wysepkach. Używamy do tego nietypowego interfejsu, które będą w stanie bronić się przed atakami nieprzyjaciół. Jak mówię, to Państwo na YouTubie oglądając pewnie mogą zobaczyć sobie w tle, jak to wygląda, i wygląda wyśmienicie. Obiecuję sobie, że w tym tygodniu przetestuję tę grę. Ona ma premierę, żebym w następnym przeglądzie tygodnia mógł Państwu już o tym opowiedzieć. Opowiedzieć co nieco, nie że robić recenzję od razu na dzień dobry. Okej? Okay? Znaczy właściwie to. Ja nadal nie jestem recenzentem, mimo że od czasu do czasu pokuszę się o taką formę zbliżoną do recenzji. Proszę Państwa, kolejna premiera, 28 marca, Open Roads. To narracyjna gra przygodowa FPP, którą początkowo tworzyło studio The Fulbright Company. Oni robili taką grę Gone Home, to też jest interesująca taka narracyjna opowieść.
opowiada o matce i córce próbujących odkryć prawdę o przeszłości zmarłej babci. Większość rozgrywki opiera się na eksploracji i dialogach między tymi postaciami. No to są takie narracyjne opowieści zahaczające o dosyć nietypowe tematy, które takie cywilne tematy, powiedziałbym, które z reguły w grach się nie przydarzają. Może Państwo będą tą produkcją zainteresowani. Na pewno jest to lekkie doświadczenie, chociaż jakby relacja między matką i córką to może być skomplikowana. Jeżeli ktoś był matką i córką, pewnie być może nawet jednocześnie to się zdarza, to może znajdzie w tym coś interesującego dla siebie. A może jacyś mężczyźni chcieliby się wczuć w takie postacie i zobaczyć, co tam się na poziomie emocjonalnym odbywa, to może zerkną na to. Proszę Państwa, i to zamyka premiery przyszłego tygodnia. Ich jest kilka, ale to są małe gry. W większości mnie niespecjalnie interesują. To są dwa tytuły, które uznałem za w miarę ciekawe z mojej perspektywy, by o nich opowiedzieć. Idźmy dalej. To już jest premiera, która miała swoje miejsce jakiś czas temu. Ja sam gram w tę grę, parę razy o niej opowiadałem. To jest dobra informacja dla dewelopera. Dopiero dzień przed premierą pomyślał, że gra może okazać się hitem. Twórca Balatro pochwalił się niesamowitą sprzedażą. Niesamowitą, czyli... No, przeczytajmy. Niepozorna karcianka, która zadebiutowała niecały miesiąc temu, osiągnęła kolejny kamień milowy. Twórca Balatro, bo o tę grę chodzi, pochwalił się w mediach społecznościowych liczbą sprzedanych kopii swojej świetnie przyjętej produkcji. Local Tank, czyli deweloper, o Jezu, jak tutaj owijają w bawełnę. Tak, milion egzemplarzy ponad się sprzedało. To jest ogromny, ogromny sukces. Sprawdźmy sobie na Steam Database, ile osób gra w to jednocześnie. 37 tysięcy osób w piku, w poniedziałek rano 14 tysięcy ludzi. To jest spore osiągnięcie. To jest takie osiągnięcie na poziomie, proszę Państwa, Horizon Forbidden West aktualnie. Więc możemy sobie taki już przelicznik powoli tworzyć w głowach, że ilość sprzedanych kopii, no to jest, jeżeli 40 tysięcy graczy, to około miliona. Ja liczyłem do tej pory, mnożyłem to przez 10. Wydaje mi się, że to trzeba by mnożyć przez 20, przez 25 może, żeby mieć mniej więcej jakiś pogląd na to. Czyli jak 40 tysięcy graczy gra jednocześnie w piku, to znaczy, że gra się sprzedała w okolicach miliona egzemplarzy. W przypadku Dragon Dogmy, gdyby to przemnożyć w ten sposób, no to wynika, że tam ile? 5 milionów kopii mogło się sprzedać tego? Możecie mnie matematycznie poprawić, bo ja to szybko robię w głowie, więc mogę popełnić błędy. No to są ogromne sukcesy. 20-40 tysięcy graczy jednocześnie. I to wszystko tak trochę blednie w obliczu Palworlda, który miał dużo większe osiągnięcia w bardzo krótkim czasie. I nam się wydaje, że wszystko to, co te wszystkie mniejsze wartości są nieistotne. Ale milion sprzedanych kopii, proszę Państwa, to jest spory zasób gotówki. Oprócz tego, deweloper przyznał, że dopiero dzień przed oficjalną premierą produkcji zaczęły do niego docierać myśli o sukcesie. Dobrze, że myśli o sukcesie, bo inne myśli mogły docierać, wiecie, to przed premierą człowiek się napracuje i potem obawy są i lęki. Dzień przed premierą, kiedy wszystkie główne serwisy zaczęły publikować recenzje gry, tak naprawdę zaczęło do mnie docierać, że to może być coś udanego. Nie spodziewałem się aż tak dobrego odbioru, z jakim spotkała się gra, ponieważ wiem, że może ona sprawiać dziwne wrażenie, stwierdził twórca Balatro. Tak, to jest w ogóle strasznie sprytny pomysł, bo on sobie wziął pokera, grę, którą znamy wszyscy bardzo dokładnie, i wstawił tam elementy rogalikowe, czyli jakieś karty takie dodatkowe, które boostują zarabiane pieniądze w tej rozgrywce. Przy czym jest trochę kontrowersji wokół tej gry. W niektórych miejscach na świecie ta gra została skatalogowana jako przeznaczona dla tylko i wyłącznie dorosłego odbiorcy, ponieważ tam są karty i to sugeruje hazard. Tam nie ma absolutnie hazardu. I też twórca opowiadał o tym, to chyba u siebie na Twitterze, że rozczarowujące jest niezwykle to, że są gry w tych krajach, które dopuszczają mechaniki hazardowe, autentyczne mechaniki hazardowe przeznaczone dla dzieci, a jego produkcja tylko dlatego, że są tu karty, została uznana za hazardową. I to bardzo wyraźnie widać, jak te wszystkie komisje sprawdzające te gry powierzchownie badają cały temat. Nikogo nie interesuje, czy coś jest faktycznie hazardowe, czy nie, tylko podejrzenia się pojawiają i potem na bazie tych podejrzeń buduje się kategorie wiekowe. Jeżeli otwieracie skrzynkę i tam się świeci, i są motylki, i są serduszka, to znaczy, że dla dzieci i nie hazard. A jak zobaczycie króla, damę i wafla, jak się nazywa, jopek, kurde, każdy ma inną terminologię nazywania tych kart, to znaczy, że hazard, bo karty. No i niestety, no tak wygląda nasza rzeczywistość. Ostatnio Gazeta Wyborcza wyraźnie pokazała, także, że postrzeganie rzeczywistości jest bardzo powierzchowne w wielu, wielu zakresach i musimy się na to zgodzić. Nie powinniśmy się na to godzić, ale musimy być tego świadomi. Niektórzy mówią walet, u mnie się mówiło jopek. Ja mówiłem wafel czasami, nie wiem dlaczego. Może to jakaś pochodna od waleta.
Idźmy dalej, proszę Państwa. To temat taki bardziej rozległy, związany z CD Projektem. Tu sobie trochę poczytamy. Dotyczy Cyberpunka, dotyczy Wiedźmina, dotyczy przyszłych produkcji CD Projektu. Są dwa materiały na ten temat na gry online. Zobaczymy, czy one są ze sobą powiązane, czy nie do końca. CD Projekt Red nie pójdzie w ślady Larian. Dla twórców Cyberpunka 2077 ambicją jest wystrzałowa, bliska perfekcji premiera na miarę Phantom Liberty. No dobrze, Phantom Liberty. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że Redzi sobie postawili takie zadanie, żeby kolejne premiery były wystrzałowe i wybitne. To znaczy, że się nauczyli na błędach, no ale czy kolejny raz tego błędu nie popełnią, to jest trudno powiedzieć. Musimy być uważni i musimy być podejrzliwi. Ja wiem, że Redzi, słuchając po raz kolejny o porażce Cyberpunka, i wiem to także w trakcie wywiadu z Pawłem Sasko, bo tam oprócz Pawła na wywiadzie był też człowiek, który jakby trochę kontroluje przepływ informacji, już nie będę tam wskazywał palcem, i po to tam jest, i właściwie bardzo dobrze, że tam jest. I on mówi, że nie może już po raz kolejny słuchać rozmów na temat tego, że Cyberpunk miał kiepski start, i nie może słuchać po raz kolejny o crunchu, no bo to są grzechy przeszłości, które teraz nie powinny być popełnione i które się nie zdarzą z jego perspektywy. No ale tak to jest, jak już popełnisz błąd, to będzie ci ten błąd wskazywany przez bardzo, bardzo długi czas, nawet jeżeli uznasz, że temat został przeryty bardzo dokładnie. I to tak jak z mojej sytuacji z Dragon Dogma 2, ja wiem, że ten temat będzie wracał przez długi, długi czas i że ludzie mnie będą kuli błędami, które tam popełniłem. Trudno się mówi, no trzeba się z tym pogodzić. Jest jak jest, tak wygląda właśnie ta przestrzeń internetowa i to być może jest uzasadnione. Paweł Sasko wyjawił, że studio CD Projekt Red nie ma zamiaru wypuszczać gier we wczesnym dostępie. Zamiast tego polski deweloper chce, aby jego nowe tytuły miały niemal perfekcyjną premierę. To jest w ogóle interesująca konstrukcja nagłówka. CD Projekt Red nie pójdzie w ślady Larian. Czy to sugeruje, że CD Projekt uznał, że nie będą robić dobrych gier? No bo jak ktoś usłyszycie, gra jak Larian Studios, to uznajcie, o, chyba musi być dobra, musi być zbudowana nieźle. A tutaj informacja, a my nie będziemy robili dobrych gier. Więc to taki podchwytliwy nagłówek, krzywdzący trochę. Bo najwyraźniej nie chcą iść śladem Early Accessu i to wszystko. Przykład Baldur's Gate 3 udowodnił, że gra rozwijana w ramach tak zwanego wczesnego dostępu może osiągnąć gigantyczny sukces. Nic więc dziwnego, że w ostatnim czasie wiele studiów tworzących duże, ambitne projekty, takie jak choćby No Rest for the Weekend, zdecydowało się na podobny ruch. Ja myślę, że ta tendencja Early Accessów to jest tendencja, która jest w naszej branży od wielu, wielu lat. I tutaj dziennikarz, przypisując sukces Early Accessu tylko i wyłącznie Baldur's Gate 3, popełnia pewne niedociągnięcie. Bo jest wiele gier w Early Accessie, które zakończyły się sukcesem, ale też wiele, które zakończyły się porażką. To jest pewien element tej branży, który czasami pójdzie w dobrą stronę, a czasami w złą. To nie jest tak, że jedna gra odniosła sukces, to znaczy, że to jest dobry pomysł. Wcale nie. Jak robisz dobrą grę i robisz Early Access, to jest dobry Early Access. Jak robisz chujową grę i dasz Early Access, to nadal jest to chujowa gra. Early Access nic tu nie zmienia. Być może istnieje sposób na wykorzystanie wczesnego dostępu przez gry AAA, ale byłbym z tym ostrożny, gdyż w przypadku Larian po prostu mamy do czynienia z bardzo specyficzną sytuacją. No specyficzna sytuacja polega na tym, że to jest dobra gra. To jest i takich jest parę, Enshrouded chociażby, czy Palworld, też są w Early Accessie i to są dobre gry. A Nightingale, który jest kiepską grą, przynajmniej na razie, też z tego gatunku, jest kiepską grą, mimo Early Accessu. Zdaniem Sasko, w czasie tworzenia trzeciego Baldura Larian Studios było deweloperem z pogranicza segmentu AA i AAA. Dopiero udana premiera owej pozycji zagwarantowała Belgom miejsce wśród najgrubszych ryb game devu. To by się zgadzało. Faktycznie Divinity 2, mimo tego, że to świetna gra i świetnie przyjęta, to raczej była z tego segmentu AA, bo w ogóle izometryczne RPG wtedy były kwalifikowane jako AA. Baldur's Gate 3 zmienił te oblicze tej ziemi. Marka Baldur's Gate ma znaczenie historyczne, a wcześniejsze doświadczenia Larian z serią Divinity niejako wymusiły potrzebę prowadzenia konsultacji ze społecznością na temat wizji gry. No, ja nie wiem, czy to było wymuszona była potrzeba konsultacji. Lariani to robili z Divinity 2, to im się sprawdziło, więc idą w te rozwiązania, które są skuteczne. I tyle. To nie jest tak, że to było wymuszone. To nie jest też tak, że społeczność bardzo chciała Early Accessu Baldur's Gate 3. Ja na przykład nie chciałem, bo liczyłem na to, że... No bałem się, że będę... Widział tę grę na Steamie, nie będę mógł się doczekać, będzie mnie to frustrowało. Trochę mnie frustrowało, sprawdziło się to bardzo pozytywnie, wpłynęło na grę, ale nie byłem wtedy tak przekonany bardzo mocno, czy ja tego chcę. Pracownik CD Projektu dodał, że nie wszystkie gry rozwijane w ramach wczesnego dostępu odnoszą sukces. No oto, są takie podsumowanie, co do których się zgadzamy. Powiedziałbym, że o ile wypowiedzi Pawła Sasko są interesujące, no to jakby cały ten artykuł nie wnosi niczego nowego w kwestii Early Accessów i tego, czy one są dobre, czy są złe. To są takie, no,
okej, trzeba o czymś napisać. I zostało to napisane w miarę poprawnie, są przytoczone słowa Pawła Sasko, więc bardzo dobrze. Nie zmienia to naszej perspektywy chyba zupełnie. Ale idźmy dalej, bo ten Paweł Sasko został rozpisany na kilka artykułów. Wcale się nie dziwi, jak się ma tak zacnego gościa, to trzeba go wyfarmić mocno. Więc farmienie następuje dalej. Wybieramy tylko 5% najlepszych. Paweł Sasko wyjaśnił, czemu zadania poboczne w Wiedźminie 3 i Cyberpunku 2077 są tak dobre. No, są tak dobre. To jest też tak, wybieramy tylko 5%, ale jak mamy kiepskich pisarzy, to nawet te 5% nie będzie do końca dobre. Powiedziałbym, że to nie jest, ta wybiórczość nie jest tu znacząca, tylko fakt posiadania dobrych twórców, dobrych pisarzy, ludzi, którzy potrafią stworzyć interesujące zadania. I oczywiście Paweł Sasko na pewno wie, że tak jest, że mają dobrych i on też robi niesamowicie dobre questy. On między innymi stworzył tego Czerwonego Barona w Wiedźminie 3. No i w Cyberpunku jego wpływ był gigantyczny na całą produkcję. Gigantyczny, można tak powiedzieć. Nie wiem, czy tam to nie chodzi o to, że inne osoby, które pracują, że bagatelizuje ich udział. Nie, nie, w żadnym razie. Nie Czerwony Baron, tylko Krwawy Baron, przepraszam. Czerwony Baron to z historii po prostu się utrwaliło mi w głowie i czasami popełniam ten błąd. No i właśnie po to robię te przeglądy na żywo, żebyście Państwo mnie skorygowali. Ja mogę się poprawić i jest okej. Główny projektant zadań w Cyberpunku, Paweł Sasko, wyjawił, jak w studiu CD Projekt wygląda proces wyboru questów do flagowych produkcji. Cechą każdego dobrego RPGa jest to, że znajdziemy w nim nie tylko interesujące misje główne, ale również wciągające zadania poboczne. O Jezu, no wiem! No to wiadomo, że artykuł musi mieć kilka słów, no ale tak to działa. Okej. Okay. Takimi produkcjami są gry z serii Wiedźmin oraz Cyberpunk. W niedawnym wywiadzie dla serwisu PC Gamer myślałem, że to u nich był Paweł Saska, to PC Gamer taki wywiad opublikował. Trochę zmienia postać rzeczy, ale też trzeba więcej artykułów stworzyć, wiadomo. Paweł Sasko wyjawił, na czym polega tajemnica sukcesu polskiego zespołu na tym polu. Główny projektant zadań w Cyberpunku wytłumaczył, że nasze rodzime studio jest bardzo wymagające, jeśli chodzi o dobór pobocznych questów w swoich produkcjach. Okazuje się, że deweloperzy mają naprawdę wiele pomysłów, ale za odpowiednie uznają tylko niewielką ich część. Dobry projektant ma współczynnik akceptacji swoich pomysłów na poziomie od 5 do 10%. Jeśli ktoś ma 10%, to prawdopodobnie jest to jedna z najlepszych osób, jakie mamy w zespole, wyjaśnił Sasko. No, to jest też, wydaje mi się, że jeszcze jedna rzecz ogranicza questy poboczne, bo pewnie deweloperzy mają bardzo dużo pomysłów, ale ich pomysły są odrzucane nie dlatego, że są kiepskie, tylko dlatego, że są technicznie trudne do wykonania. W Cyberpunku jest mnóstwo fantastycznych questów. Jeden z takich, który mi się przypomina, który pewnie nie jest najlepszy, ale który jest znaczący, to jest taki, że musimy odnaleźć samochód gdzieś tam na pustkowiach i on jest otoczony polem minowym. I przechodzimy przez to pole minowe, systematycznie je rozbrajając i potem sprawdzamy, znajdujemy różne fragmenty historii tego typa na tej pustyni. Co on robił, dlaczego tam pojechał, że się spieszył do dziewczyny, że to miało być ostatnie zadanie i tak dalej, i tak dalej. Więc to technicznie było pewnie łatwe do zrobienia, ale przy okazji opowiadało ciekawą historię, tak krok po kroku. Więc to rozbrajanie tych min, co byłoby czynnością z reguły nużącą, było bardzo ciekawe. Jest oczywiście wiele takich zadań w Cyberpunku i Państwo doskonale wiedzą. Akurat to mi zapadło w pamięć. Twórca nadmienił również, że proces wyboru zadań do gier w studiu CD Projekt Red polega na tym, że projektanci przedstawiają swoje najlepsze pomysły i dopiero z tej listy odsiewane są wybitne koncepcje. Mówię naszym projektantom, okej, oto lista gatunków, lista tematów, z którymi chcę, byście pracowali. Napiszcie mi swoje propozycje. A potem piszą tak 5, 10, 20 dziennie. Czyli rozumiem, że to są takie skrypciki, takie krótkie pomysły na questy i to pośród tych pomysłów się wycina, te, które się nie nadają i potem dostają do takiego szerszego opracowania i wtedy budują na podstawie. Bo to głupie by było tak, że robisz questa, masz go przemyślanego od początku do końca, wszystkie technikalia, i to jest wywalone od razu na dzień dobry i 1 na 10 taki przechodzi. Czyli rozumiem, to jest taki proces wstępny, tam dochodzi do pewnej separacji dobrego od nie do końca dobrego i potem jest poważniejsza praca. Zasadniczo doskonała lista składa się z 4 zadań. To są najlepsze propozycje. Sasko podkreślił jednak, że nawet najlepsi twórcy mają mnóstwo złych idei, które należy odrzucić. Nikt, żaden artysta nie ma tylko świetnych pomysłów. Wszyscy miewamy gówniane pomysły i wybieramy tylko 5% najlepszych, powiedział. To jest trochę samokrytyki w tym wszystkim, ale czasami gówniany quest też potrafi dostarczyć mnóstwo frajdy. Ale co to znaczy gówniany quest, nie? Bo to może być dziwna historia, która chwyta za serce, ni stąd, ni zowąd, albo może być po prostu nudna historia, która sensu żadnego nie ma, albo technicznie coś nie do wykonania.
Co ciekawe, według Sasko, większość tych najbardziej chwalonych przez branżę i graczy zadań to były questy, których stworzenie wymagało najmniejszego budżetu. No to się potwierdza, to też z naszej rozmowy, że te rzeczy takie, które czasami wiralem pójdą, to są zupełnie przypadkowe odkrycia, których nikt by nie zakładał, że to będzie miało tak gigantyczny wpływ. Nie wiem, czy pamiętacie historię Wiedźmina 3, gdzie ta historia tego, że broda rośnie, że zarost jest na twarzy gracza i on się zmienia, że to zatoczy takie szerokie kręgi, że to była jedna linijka kodu z tego, co tam deweloperzy się wypowiadali w tej sprawie. Pewnie było więcej, ale w tym sensie, że to było bardzo proste, a wszyscy o tym gadali przez długi czas. Taki prosty mechanizm, który w zasadzie do tej pory nie został zastosowany w żadnej innej grze. Ja sobie nie przypominam, żeby gdzieś jeszcze broda rosła naszemu bohaterowi. I to jest w Wiedźminie i to się rozeszło tak bardzo, bardzo szeroko. Powiedziałbym, z PR-owego punktu widzenia, to było znaczące. Myślę, że w kolejnym Wiedźminie Redzi powinni swoją taktykę marketingową oprzeć dokładnie na tym samym pomyśle. A, Red Dead Redemption 2. No właśnie. W Red Dead Redemption 2. No to jest kolejna kolejny przykład niezłej gry. No. W Don't Starve. No proszę. To Don't Starve to chyba nawet wcześniej było, nie? Czy nie? Bo już nie pamiętam, już mi się trochę te daty przesuwają. Znaczy przekładają w głowie, nie? Nie do końca chronologię pamiętam, kiedy o tym opowiadam. Dobra, podajcie mi państwo na czacie, że było trochę takich tytułów. W Fable. Ale nie jest to częste. Zgodzimy się co do tego? O, proszę państwa, a propos tematów kontrowersyjnych, chyba jeden z takich tematów pojawił się w zeszłym tygodniu, może 2 tygodnie temu. Jeśli nigdy nie korzystałeś z AI, nie nadajesz się do tworzenia gier. Gruba, proszę państwa, gruba rzecz. Były reżyser Final Fantasy mówi o trendach w game devie. Ja też parę razy o tym mówiłem, że to jest narzędzie, że protestowanie przeciwko temu narzędziu może mieć sens, bo to na pewno jest wiele osób, które stracą na tym, ale zyskają ci, którzy uznają, że to narzędzie jest częścią naszej rzeczywistości i że lepiej to narzędzie poznać i się nim posługiwać, niż oprotestowywać, bo to pierwsze może sprawić, że podwyższą się nasze kompetencje, to drugie może sprawić, że stracimy pracę i będziemy tylko wkurzeni. Reżyser kilku produkcji z serii Final Fantasy, Hajime Tabata, uważa, że deweloperzy powinni być otwarci na sztuczną inteligencję. Tutaj mamy taki fragment ogólny, lećmy dalej. W trakcie rozmowy z przedstawicielami placówki, jakiej placówki? To jest bardzo często też, że w artykułach są tak zwane, nie wiem jak to, takie tak jak farsz w kotleciku, że powinien być farsz na całej powierzchni kotlecika, ale jest tylko w niektórych miejscach i ja szukam tego farszu. Tam po takie wypełniacze w stylu w ciągu ostatnich kilku lat rozwój sztucznej inteligencji nabrał niesamowitego tempa, no to ja wiem, że nabrał. No wszyscy wiemy, że nabrał. No to jest takie, żeby tylko było, żeby było więcej słów w artykule. W trakcie rozmowy z przedstawicielami placówki deweloper dał do zrozumienia, że twórcy, którzy nie mieli styczności z AI, nie nadają się do tworzenia gier. Według Japończyka sztuczna inteligencja wywarła niesamowity wpływ na branżę i każdy deweloper powinien być otwarty na nowe technologie oraz pomysły. Czyli tutaj mamy po raz kolejny powtórzenie nagłówka. Jesus, no. Krótko mówiąc, to jest artykuł, który sprowadza się chyba do tego cytatu i wokół niego zostało zbudowane bardzo dużo słów niepotrzebnych. W przypadku generatywnej sztucznej inteligencji powinieneś spróbować użyć jej przed innymi ludźmi i wypróbować płatne usługi, nawet jeśli dostępna jest darmowa wersja. Powinieneś być zainteresowany szukaniem każdej nowej rzeczy, która się pojawia, tłumaczy Tabata. Deweloper dodał również, że niezależnie od własnych przekonań na temat AI, twórcy gier powinni spoglądać na nią przez pryzmat tego, jak jest postrzegana przez społeczeństwo i jak może zrewolucjonizować branżę. Podobnego zdania jak Tabata jest aktualny prezes Square Enix, Takashi Kiryu, który w swoim noworocznym liście otwartym zapowiedział, że studia planuje agresywnie stosować sztuczną inteligencję przy tworzeniu i wydawaniu swoich przyszłych gier. Ja nie wiem, co na to AI, że będzie agresywnie wykorzystywane. To może być wstęp do Skynetu, ale zobaczymy. Może to być wstęp także do dobrych gier. Może być to także wstęp do złych gier. Czas pokaże. No i oczywiście jest to artykuł interesujący i to jest ciekawy wątek. No tyle tylko, że trzeba go budować w oparciu o ileś tam słów. I zastanawiam się, gdyby sprowadzić ten artykuł do tych kilku zdań tutaj, czy on byłby lepszym artykułem, czy byłby gorszym artykułem. Chociaż w zasadzie może potrzebny jest ten taki kontekst szerszy zawsze w tekście, że co to jest AI, bo może ktoś trafi na artykuł i nie wie, co to jest AI, że się rozwija w tej branży, więc ja tam nie będę oceniał. Ostatnio zrobiłem recenzję, wiadomo jak wyszło, więc nie będę się tutaj nad publicystyką dziennikarzy pochylał. Proszę państwa, to jest kolejna informacja, która trochę zahacza o Dragon Dogma 2. Przepraszam państwa, ale to jest inny wątek. Po prostu tak się akurat zdarzyło. Resident Evil 9 może nas zabrać do otwartego świata. Capcom może użyć technologii z Dragon's Dogma 2. No proszę państwa, to jest dla jakiejś grupy osób, to nie jest właściwie nic nadzwyczajnego, bo u nich Dragon Dogma 2 chodzi dobrze,
ale no to jest może być kłopotliwa informacja, bo ta technologia nie jest jakaś wybitna. Ten silnik się nazywa RE Engine. No nie jest najlepszy, zwłaszcza jak się popatrzy na to, co Horizon Forbidden West ma do zaprezentowania. I ta druga technologia, czyli Horizon, jest znacznie, znacznie lepsza. Dużo, dużo lepiej chodzi, dużo lepiej wygląda. Więc to nie jest dobra informacja, że kolejny otwarty świat w oparciu o ten silnik. No ale no będą pracowali pewnie nad tym i może się znajdą tacy gracze, u których to pójdzie w 120 klatkach, w porywach do 40. Popularny branżowy informator zwrócił uwagę na pewne powiązania domniemanego Resident Evil 9 i z Dragon's Dogma i Monster Hunter Wilds. Chodzi o technologię i fundamentalne założenia. Capcom wypuścił dziś długo oczekiwane RPG. Oj, tak to wiemy, znamy tę historię. RE Engine nadaje się do tworzenia otwartych światów. Premiera ostatniej odsłony serii, nie licząc remake'ów, miała miejsce w 2021 roku. Spekuluje się, że dziewiątka zadebiutuje w 2025, a jej budżet ma być rzekomo największym w historii cyklu. Jak wskazuje Dusk Golem, najważniejsze dla Capcomu jest zainstalowanie mikrotransakcji tuż po premierze. Jak wskazuje Dusk Golem, najważniejsze dla Capcomu jest zachować DNA danej marki. Dlatego Dragon's Dogma 2 jest tak podobna do jedynki, a zapowiedziany Monster Hunter Wilds oddaje ducha World. Takie samo podejście ma zostać zastosowane w przypadku potencjalnego Resident Evil 9. U podstaw gry Japończyków mają bowiem dostarczać to, za co je lubimy i szanujemy. Mikrotransakcje. Jakaś chrypka. Śmie dopadły mnie kaszelki. We wpisie opublikowanym na platformie X Dusk Golem zauważył jeszcze jeden ważny szczegół. Jak pokazało Dragon Dogma 2, rozszerzone o nowe funkcje RE Engine, na którym prawdopodobnie powstaje Resident Evil 9, idealnie nadaje się do tworzenia otwartych światów. Nie nadaje się idealnie do tworzenia otwartych światów. Można go wykorzystać do tworzenia otwartych światów, to będą średnio działające otwarte światy na wielu komputerach, no ale będą. Więc to jest w ogóle, co to za pomysł, nie? To jakby rozumiem ideę, która za tym stoi i rozumiem obronę swojej własnej technologii, ale powiedziałbym, że współcześnie mamy do czynienia z ciekawszymi silnikami, które się znacznie lepiej do tego nadają. Nie nadaje się. Można przy odrobinie, powiedziałbym, można z przymkniętymi oczami uznać, że to jest silnik, który pozwoli pokazać otwarty świat. Można, da się. Tylko, że można by inaczej. Ale no, znają swoją technologię, nie przestawisz deweloperów na to, żeby te technologie zmieniali, bo to jest, trzeba się uczyć pewnych rzeczy od nowa. I tego im się nie chce robić po prostu, więc no, na siłę próbują nas przekonać, że to się nadaje do tego. No, może się nadaje. Ludzie mają słabe kompy i tyle, tak jest. Nie, to nie jest dobry argument. No, to jest, jak ktoś ma tam... Odnośnie Dragon Dogma 2 były raporty takie, że ludzie mają RTX 4000 i też mają problemy. To pewnie wynika też z innych podzespołów. No poza tym ten cały ich otwarty świat na współczesnej generacji konsol pozwala generować 30 klatek. I to w miejscu, i to poza miastami, bo w miastach tam są jeszcze znacznie większe spadki. Więc co to za technologia? Ja w ogóle nawet krytykując tę technologię, zapominam o tym, że na konsolach ta gra chodzi jeszcze gorzej. Zwłaszcza w miastach, więc to nie ma absolutnie żadnego dowodu na to, że RE Engine, nie nadaje się do otwartych światów. O tyle. Fani słusznie zauważyli w komentarzach, że może to oznaczać, iż domniemany Resident Evil 9 zabierze nas do otwartego świata. To jest ciekawa informacja, nie wiem, czy Państwu się podoba. Ja sam nie wiem, bo Resident Evil jakoś mnie nie kręci. To są bardzo klaustrofobiczne, niepokojące horrory, ale przy otwartym świecie może bym sięgnął, to tak jak Elden Ringa, którego pograłem 150 godzin, a normalnie pod Souls-like'i nie sięgam. Takie wnioski nasuwają się też po sugestiach Dusk Golema, który wskazał, że Capcom ma w zwyczaju dawać zielone światło trzem nowym pomysłom naraz. Jak przykład podał Resident Evil 7, Resident Evil 2 i Devil May Cry 5, które kolejno skorzystały z nowego wówczas silnika. Nowa Dogma ma jakoby iść w trójce z Monster Hunter Wilds i dziewiątym Residentem. Wyjaśniałoby to, że wiecie, rozmowy na temat otwartego świata są pewnie, można być podejrzliwym i uznać, że być może faktycznie planują otwarty świat, ale nie ma żadnej gwarancji. Na razie możemy podejrzewać, że nowy Resident będzie na tym samym silniku, co Dragon Dogma, ale wcale nie oznacza, że musi być otwartym światem.
Wyjaśniałoby to, dlaczego nadal mamy tak niewiele informacji o omawianej grze. Implementacja takiej technologii i gruntowna przebudowa pomysłu na markę musi zająć sporo czasu. Warto wspomnieć, że pod nosem Das Golema nie brakuje komentarzy nieco zaniepokojonych graczy. Kurde, to jest też ciekawa rzecz. Przed chwilą rozmawiałem o tym, że przestawianie deweloperów na inny silnik to jest duży problem i to wymaga wiele pracy całego zespołu, a tymczasem okazuje się, że oni przestawili deweloperów na nowy silnik, tylko że kiepski nowy silnik. Tak już zmieniali te technologie, to nie mogli się skupić na czymś, co jest sprawdzone i dobre? Wiele osób powiedziałoby, żeby sprawdzili Unreal Engine 5 zwłaszcza. Chociaż na razie ten Unreal Engine nie dostarcza aż takich dobrych gier, jakbyśmy chcieli, więc cholera wie, może nie ma aż wybitnych silników w tej sprawie. Znaczy w otwartych światach nadal. I chyba najlepsze silniki ma to co, o czym mówiłem, czyli silnik wykorzystany przez Guerrilla Games w Horizon i ten silnik został wykorzystany także w grze Kojimy, czyli wyleciał mi z głowy ten Death Stranding. I to jest dobra technologia, niewątpliwie. I świetną technologią także dysponuje Ubisoft. Cokolwiek by o Ubisoft ci nie mówić, Avatar wygląda i działa naprawdę dobrze. Więc Ubisoft i Guerrilla Games mają chyba aktualnie najlepsze możliwe silniki do gier, do otwartych światów. RE Engine absolutnie nie należy do wybitnych. Unreal Engine 5, na razie musiałbym zobaczyć dobre gry z otwartymi światami, żeby to potwierdzić. Na razie Fortnite bardzo dobrze chodzi na Unrealu 5. Czy plotki, jak to często bywa, potwierdzą się i w tym przypadku? Przekonamy się, gdy Capcom zapowie kolejną odsłonę kultowej serii survival horrorów. Już się zapatrzyłem się w wasze komentarze. Faktycznie, jeżeli chodzi o Rockstara, to on ma dobrą technologię, mają swoją własną. I Elden Ring chyba też dobrze chodzi, chociaż powiedziałbym, że Elden Ring nie chodzi aż tak wybitnie. Zwłaszcza przy premierze były pewnego rodzaju problemy. Nie wiem, jak to działa na konsolach. Ten silnik wykorzystany przy Elden Ringu jest nie najgorszy, ale też nie należy do tej takiej topki, powiedziałbym. Idziemy dalej tropem tych tematów. Produkcja PSVR 2 mogła zostać wstrzymana, ponieważ sprzedaż daleka jest od oczekiwań Sony. To nie jest taki temat, który pewnie Państwa bardzo interesuje i sprzedaż tego VR-u jest tego potwierdzeniem. To się w minimalnych ilościach sprzedało. Najwyraźniej gracze konsolowi nie do końca są zainteresowani VR-em na razie. Wydaje mi się, że to jest inna grupa docelowa, o czym Kłas zresztą mówił. Właściwie nie wiem, czy to jest Kłas, czy to Kłas to mówił, czy to są moje wnioski wyciągnięte na podstawie tego, co Kłas mówił. Jeżeli chodzi o graczy VR-owych, to jest inna grupa, zupełnie osobna, tak jak gracze gier mobilnych i gracze konsolowi, to są inne grupy. Czasami się te grupy przenikają, ale uważam, że są raczej osobne. I dla tych graczy, którzy są osobną grupą, dużo lepiej sprawdza się MetaQuest ostatni, czyli urządzenie bez kabli. Bo kable to jest upierdliwa rzecz i sprzęt bez kabli musi być już teraz normą i musi być jakby niezależny od maszyny. Bo metę można sobie podpiąć do peceta, jeżeli ktoś ma ochotę używać tego VR-u w ten sposób i można go sobie używać osobno. PSVR-u nie można używać osobno, to jest kłopot niewątpliwie. Natomiast tutaj Sony wpadło na taki pomysł, że spróbujmy jakoś tak pozmieniać ten sprzęt, żeby można go było także podpiąć do pecetów, ponieważ leży nam na magazynach ten sprzęt i nie można go sprzedać. Nikt tego nie kupuje. Więc może jak trochę zmienimy software, to pecetowi gracze, część pecetowych graczy to kupi, bo tam jest całkiem niezła technologia. Zwłaszcza ta, która redukuje ilość. To jest jedna z najważniejszych technologii tam. Ja spróbuję ją tak na szybko opisać, żeby nie nakłamać, ale żeby mniej więcej to przedstawić. Tam jest tak, że miejsce, w które patrzycie, jest renderowane przy wyższej jakości niż miejsce, które są postrzegane tak pobocznie gdzieś tam. Czyli mechanizm śledzi położenie waszych oczu i renderuje dokładniej tam, gdzie patrzycie. I to ma sens, bo to jakby z naszej perspektywy takiej ludzkiej, miejsce, na które patrzymy dokładnie, widzimy bardzo dobrze, wszystko inne jest peryferyjne i nie musi być takiej dobrej jakości. Więc tak to działa i to jest nie głupie rozwiązanie, pozwala ograniczać zasoby w bardzo wydajny sposób, no ale na PlayStation to się zupełnie nie sprawdziło, jak mówię, inna kompletnie grupa docelowa. Więc Sony szuka rozwiązania. To, co zrobiła Meta z tym zestawem, jest niewątpliwym sukcesem. I dlatego Meta sprzedaje się najbardziej na świecie, jeżeli chodzi o te zestawy. Nawet ten zestaw Apple, mimo tego, że technologicznie wydaje się być bardzo, bardzo do przodu, chyba raczej zbiera negatywne oceny po
dłuższym używaniu, że tam są jakieś problemy z zawrotami głowy, takie jakby wyraźniejsze niż w przypadku innych systemów. Nie przyglądałem się, ja wiem, że taki pierwszy odbiór urządzenia Apple był całkiem zacny, że tam ta technologia robiła wrażenie, ale że ma to swoje wady i ponoć część zestawów gdzieś tam była zwracana po tym. Jest to drogie, ale to jest pewnie krok w dobrą stronę, tak czy inaczej Meta ten krok wykonuje pewniej. Już pozycja na rynku VR-ów jest stabilna bardzo w tej kwestii. Larian Studios już oficjalnie ze studiem w Polsce. Twórcy Baldur's Gate 3 otworzyli nowy oddział w Warszawie. No bardzo dobrze, proszę Państwa, bardzo dobrze. To znaczy, że nie boją się potencjalnej wojny. Ja za każdym razem, kiedy jakaś instytucja się w Warszawie otwiera, to ja się cieszę. Właściwie w Polsce, jak się otwiera jakaś firma zagraniczna, która jest znana z dobrych produkcji, to jest dobra informacja. Dla nas to też jest branżowo bardzo, bardzo ciekawe. To znaczy, że Lariani widzą potencjał, jeżeli chodzi o ludzi, których w Polsce można zatrudnić. I to też jest świetna informacja. Bo czasami to, że mamy dobre studia w Polsce, wcale nie znaczy, że mamy dobrych deweloperów w Polsce, tylko można zatrudniać ludzi z zagranicy na przykład. Ale to jest taki dowód na to, że Lariani, czyli jedno z najwybitniejszych studiów tworzących gry, widzi polski potencjał i bardzo dobrze. I nie obawiają się jakiegoś konfliktu ewentualnie, bo też w zasadzie dużo się mówi dzisiaj o niepewnej przyszłości i powiedziałbym, że te lęki przed niepewną przyszłością są czasami gorsze niż niepewna przyszłość. No i takie inwestycje tego rodzaju są rzeczą pozytywną. Z informacji, które udostępniono do publicznego wglądu, o spółce wiemy, że członkiem zarządu polskiego oddziału Larian Studios jest sam Sven Winke, czyli CEO firmy odpowiedzialnej za Baldur's Gate 3 i serial Divinity. Szczegółów na temat składu ekipy stacjonującej w Concept Tower na razie nie znamy. No i tak dalej. Tu oprócz tego jest tam wypełniacz do tego artykułu. Aktualnie Larian Studios pracuje nad kolejnymi łatkami do trzecich wrót Baldura, ale na horyzoncie jest jego kolejna wielka gra, która, jak twierdzi Winke, może przesunąć wiele granic. Ciekawy jestem, jakie granice chcą przesuwać dalej. Trzeba też powiedzieć, że koncepcja, którą Lariani opracowują od wielu lat, i to się zaczęło w Divinity 2 i kontynuowane było wybitnie w Baldur's Gate 3, jest bardzo interesująca, bo to jest, kiedy patrzymy na tę grę, to nam się wydaje oczywiste, że wszystkie gry powinny być takie, że relacje między postaciami powinny być takie, że nasz wpływ na świat gry powinien być znaczący, że każda decyzja powinna mieć jakieś znaczenie i powinna być ważna dla gracza, ale jestem absolutnie przekonany, że zrobienie tego systemu wewnątrz gry to jest coś niezwykle rzadkiego i trudnego do przeprowadzenia. I to, że Lariani mają praktykę w tej kwestii, to nie znaczy, że inni deweloperzy będą w stanie za nimi nadążyć. Bo to jest praktyka, która była wypracowywana przez wiele, wiele lat. I o ile opanowywanie takich technologii jak Unreal Engine na przykład, czy jakichś takich wewnętrznych technologii różnych studiów, to pewnie daje jakąś przewagę studiom nad innymi, ale ta wiedza o konstruowaniu gry w taki sposób, by te informacje się ze sobą przenikały i się nie krzyżowały ze sobą w sposób niekompetentny, to jest bardzo trudne. Ułożenie takiej historii, gdzie jest tyle wątków i one się sensownie ze sobą włączą, to jest wiedza, której nikt inny na świecie raczej nie ma w tej chwili. Więc nie wiem, w którą stronę Winke zamierza przesuwać te granice, natomiast etap, na którym oni są, jeżeli chodzi o konstrukcję gry, daleko wybiega ponad wszystko to, co inni deweloperzy do tej pory zrobili, co inni wydawcy mieli okazję sprzedawać. Ta gra pod tym względem jest 100 lat do przodu. Jeżeli chodzi o technologię, też mają nie najgorszą, trzeba przyznać. Ale jeżeli chodzi o opowiadanie historii i zazębiające się wątki, to Lariani dokonują tutaj absolutnego cudu i być może częściej powinno się o tym mówić. Ale z naszej perspektywy, z perspektywy gracza, jest tak, że to wszystko działa tak, jak powinno. I nam się wydaje, że to jest proste i dlaczego inni deweloperzy nie robią tego samego. Wybił mi ktoś nieładnie tak usuwać wiadomości z czata. To mi się wydaje, że ja opowiadam tę historię, czytam czata, moderuję czata i w sposób niezauważony to robię? Nieładnie tak... W sensie, okej. Rozumiem, że ktoś mnie może uważać za geniusza, ale bez przesady. To nie jest tak, że ja mam cztery ręce, cztery oczy i potrafię robić cztery rzeczy naraz jednocześnie. No, na miłość boską, w sensie jakby rozumiem, że można mnie nie lubić. Można mnie podejrzewać o mnóstwo rzeczy. Ale no, nie róbcie ze mnie jakby geniusza zła, okej? Okay? No, z jednej strony nie wiem, czy się cieszyć, czy się martwić w tej sytuacji całej. Proszę Państwa, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie na YouTubie. No tak, robienie materiału na żywo jest...
niesie swoje problemy. Uważam, że ma dużo zalet właśnie dzięki temu, że mogę coś tam zweryfikować u Państwa, no ale czasami ktoś mnie wybije z rytmu i jak coś czytam, coś mam do powiedzenia, potem zobaczę coś takiego i głowa wybucha. Nie wiem jak do tego podejść, co z tym zrobić. I po prostu mój mózg się zawiesza w takim momencie. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym tygodniu. To był 6 przegląd tygodnia. Na razie w formie jestem. To chyba najdłuższy był ze wszystkich. Może powinienem skracać. Proszę Państwa, jakiej długości materiały byście chcieli oglądać w tym zakresie? W sensie nie ma to dużego znaczenia, bo i tak będę robił to, co będę czuł, że jest najlepsze i z czym się dobrze czuję sam. Ale jestem ciekaw waszej opinii. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję YouTube'owi.